Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King, na start którego od razu zajmiemy się jedynym dostępnym tak naprawdę wątkiem, czyli misją główną Niespodziewani Goście. I spróbujemy ogarnąć, coś takiego stało, że czarna mgła wtargnęła do Wildwater. Choć ja podejrzewam osobiście, że pewnie chodzi o Harrowing, które wywołał Thresh, próbując obudzić, w cudzysłowie, z jego drzemki, powiedzmy? Nie tyle drzemki, co z tego jego więzienia w tym obszarze. Oczywiście. Rąca mgła. Rozpoczynasz walkę na obszarze zagrożenia w postaci trującej mgły. Aktywowało to obszar zagrożenia paska inicjatywy, który będzie przemieszczał się wraz z portretami postaci. Wojownicy z twojej drużyny, którzy znajdują się w granicach obszaru, zostaną obrani za cel. Kiedy obszar dotrze na sam początek paska inicjatywy, jego efekt dotknie każdego z twoich wojowników aktualnie obranych za cel. Na szczęście możesz użyć umiejętności w alei, aby zmienić aleję i manewrować między obszarami paska inicjatywy. Przyjmij kontrolę nad rozmieszczeniem swojej postaci na pasku inicjatywy, a przejmiesz kontrolę nad przebiegiem walki. Okej. Okay. Pośmieści zwiększa moc ataku wszystkich sojuszników o 20%, czyli jego wypadałoby na koniec zabić. Ale ją trzeba by zrobić teraz. Czyli czekaj. Tylko właśnie, czy ja chcę od razu użyć tego? Chyba nie. Chyba najpierw użyjemy... Nie pracuję do podnięcia. Że mogę, ale to potem. Walka zakończy się porażką, jeżeli zdrowie całej twojej drużyny spadnie do zera. Zarządzaj swoim poziomem zdrowia mądrze, aby twoja drużyna była w stanie walczyć. Tak. Czekaj. Tutaj. Trująca mgła. Nieuchronne przy każdej aktywacji jeszcze przez dwie tury i zatrucie. Cztery nieuchronnych przez jeszcze jedną turę. Dobra. Czekaj. Pozdrawiam. Aha, tak to działa. Nie wiem, dlatego się spodziewałem, ale dobra. Czekaj, nie tam aleja. Strzał. Miał być alei szybkości. Dobra, wygrałem, ale... Mogłem tej bomby chociaż nie dostać. Ale proszę, przesada i podwójne zabójstwo. Nie wiem, za co dostałem to, ale nieważne. Safilitowy pył. Pył pozyskany z diabła morskiego. Przypominam, diabeł morski to jest ta wielka ryba, która połknęła bajka. Taka ciekawostka dla tych, którzy o tym jeszcze nie wiedzą. Choć jeśli oglądaliście, kim jest bajk u Marweka, no to pewnie już to wiecie dawno. Już nie żyje. Samo? Tak. Znaczy, no, dla mnie to jest trochę zabawne. No, jaką ma żyć, skoro czarna mgła tu przeleciała? Co? Jak on spudłował? Dobra, pytanie. Nagle trafi. Okej, no to było szybko. Pomijamy i idziemy dalej. Okej, tutaj ktoś jeszcze żyje. Nie powinno mnie tu dziś w ogóle być. Okej.
Nie błagam pomocy. Okej, zobaczmy. Okej, automatycznie wchodzimy do walki. Widmowy szczur portowy. Tryb inspekcji. Wzmocnienia, zmiana postaci. Dobra. Opis istotnych wzmocni. I te się z tego tak, dobra. Tak, 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 to wiem. Też wiem. Zmiana postaci. Wszystkie ataki, z wyjątkiem tych wyprowadzonych w alei szybkości, mają 15% szans na chybienie. Efekt zostaje rozproszony, gdy postać zostanie trafiona atakiem z alei szybkości. Dobra, na ten. Na ten ma to co miał. Dobra. To. No właśnie, to najpierw to. Podnięcie tego. Ją za dużo, więc muszę użyć jeszcze. Muszę stworzyć. Kliknięcie tego. Okej, ładnie. Teraz przeładowanie mamy. I okej, tutaj to zadaje na jeden cel. No, tego bym wolał nie wykorzystywać. Dobra, no to walimy w tego w takim razie. Kurde, nie dalej szybkości to wsadzić. Chybie? Na szczęście nie. Okej, brak celu, świetnie. No i co? Było blisko. Jakbym teraz chybił z tego, to by było trochę kiepawo. No dobra. Jedziemy dalej w takim razie. Dziękuję pani kapitan, już szykowałem się na tamten świat. Pani kapitan, gdzie Rafał? Był tu przed chwilą, nie mógł odejść daleko. Oj, tylko żeby on właśnie nie zginął. Dobra. Tyle. Zwrócony mniejszy, średni. Może wyknijmy sobie jeden średni. Jeden wzmocny. Nie wiem, czy to nie był overkill, no ale... Po coś te podki mam, co nie? Rafen, co się stało? Odejdź! Zostaw mnie! Świetnie, dwa szczury. Wejdę od razu w to. Tu jestem na granicy. Czekaj. Tu będę zaraz. Nie, tutaj użyjmy tego. Wolałbym to najpierw naładować. W sensie przeładować, naładowanie mieć, no ale. Użyjmy tego w taki sposób. Aha, super, ale swoich to nie walnie. Naprawdę świetnie. Teraz przeładowanie naładujmy. Trochę gryzą, to się nic takiego nie dzieje. Okej, okay, poza... Poza tym, czyli spodą, poza tam mgłą. Dobra, coś tam lekko odrywam. Teraz dwustrzał. Ale się zastanawiam, jak to ma działać. W sensie, czy to jest. Czy to się odbija rykoszetem, czy.
Bo w grze wiadomo, to jest strzał, w cel i zapał. Sara! Przyszli znikąd. Nie mogłem. Nic nie mów. Zachowaj siłę. Myślałem, że załatwiliśmy te stwory w Szarej Zatoce. Czy to kolejne Harrowing? Nie wiem. Ale jeśli tak, to potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy Illaoi. I co, wysyłamy wiadomość, czy idziemy z buta po kapłankę Krakena? Bracia i siostry, w Bilgewater pojawił się nowy wróg. Bogini Nagakaburossa mi go pokazała. Wskaż go nam, o zwiastunko prawdy. Rozpruwacz z krwawego portu zabija ludzi w ich domach i na ulicach. Wyczuwam strach i marazm, które ze sobą przynosi. Musimy oddać cześć Matce Węży, przywracając ruch i wypędzając go z naszego domu. Chwała bogini! Zwiastunko prawdy! Chcę dla ciebie walczyć. Jestem gotów. Czyżby? Jeżeli dasz z siebie wszystko w walce, Matka Węży może uznać cię za godnego. Jeżeli nie, weźmie sobie twoje życie. Oddaję się jej woli. Niegodny. Jest silny, kapłanko. Może przeżyć. Być może, jeśli bogini pozwoli. Chodźmy. Wróg na nas czeka. Czyli prezentacja tak naprawdę od Illaoi. Tego osądu duszy. Ulice tętnią życiem. Nagakaburossa się do nas uśmiecha. Czemu przyjmujesz tych obcych, kapłanko? Pajlangi nie szanują bogini, ani tradycji buru. Tworzą własne ścieżki. Walczą, by żyć. Idź między nich, naucz się ich życia. Może nawet się trochę rozerwiesz. Mają wiele interesujących potrzeb. Ha, siostro, widziałam, jak szukasz uciech w tawernach. Nie musisz się wstydzić. Następnym razem się przyłączę. A teraz ruszajmy z rytmem ulicy. Strasznie lubię to, że Furia i Illaoi mają tą samą aktorkę głosową. Tutaj. Ci mężczyźni rozmawiali o mordercy, którego szukamy. Poczekamy na zewnątrz. Nie chcemy przesiąknąć smrodem Pajlangi. Więcej dla mnie. Czyli nie idziemy jako MF-ka, tylko przejmujemy kontrolę nad Illaoiką. Spoko. Leczenie obrażenia i obrona. Potężną budowę ciała Illaoi przyćmiewa jedynie jej niezłomna wiara. Jako kapłanka Wielkiego Krakena używa ogromnego złotego posążka do wydobywania mocy z dusz swych wrogów oraz wzmacniania i chronienia sojuszników. Wszyscy, którzy odważą się przeciwstawić zwiastunce prawdy Nagakaburossy, szybko odkryją, że Illaoi nigdy nie walczy w pojedynkę. Bogini z Wysp Węży zawsze staje u jej boku. Umiejętności w lochu. Za młodu Illaoi poznała tajniki buru, dlatego teraz potrafi czytać i rozumieć glify buru. Jej umiejętność w lochu, cios macką, zadaje obrażenia i pozwala Illaoi rozpocząć walkę z aktywną macką. Okej, czyli kół od Illaoi tak naprawdę. Mechanika walki. Jako kapłanka Nagakaburossy, Illaoi potrafi zarówno niszczyć wrogów, jak i wspierać swoich sojuszników. Wiara Illaoi w jej boginię jest niezachwiana. Podczas walki przywołuje macki, które atakują wrogów i wzmacniają jej umiejętności. Za pomocą prowokacji Illaoi może zmusić wrogów, aby atakowali ją zamiast ich sojuszników. Okej. Okay. Znajdź kapitana statku. Kurde, czy... Muszę teraz się rozejrzeć, bo wiem, że w dokach rzezi... Wiem, że w dokach rzezi jest ta słynna tablica, na której zlecenia się wystawia. Jestem ciekaw, czy mogę ją teraz tutaj gdzieś znaleźć. Jakieś
Mapa tu. O, o, świetnie. Czy chcesz wybrać? Nie, nie chcę. To nie jest zbyt trudne. Okej. Okay. Targowisko w slumsach. Nory. Bar kapitana. Tutaj mamy coś. Coś fabularnego. A tu jest giska. Okej. Okay. Ruch nie opuszcza tego stworzenia nawet po śmierci. Jego ciało z pewnością nakarmi wielu. Zmatowiały posążek Naga Keiburosy. Ten posążek został podarowany Iloi, gdy została kapłanką Krakena. To się chyba nazywało Oko Bogini, co nie? Posążek Poro. Posążek w kształcie Poro. Uroczy. Rzadki. O, i podbijam im te. Dobra, to... Czekaj, tu... Zmień. Dobra. Zbroi nie ma innej, ale ten posążek to będzie naprawdę interesujący. Ale okej, okay, od razu mamy więcej zdrowia i więcej ataku. To jest spoko. O, dziękuję. Oj, to ma piąty level chyba z tego co widzę. Wola? Co jest wola? A mogę ten samouczek naprosić? Tak. Dobra. Dalej, dalej. Na siatce porównaj sobie zobaczyć zwiększoną lub zniszczoną wartość dla statystyki. Niektóre przedmioty, jak niektóre do przedmiotu do patrzenia. Tego liskary można znaleźć specjalne przygotowanie będące pojemnikami. Pożyć pojemniki. Przy skarbu można znaleźć tylko artefakty, te czarne korony, waluty wykorzystane do wybrania zwykłych rzeczy do przedmiotów. Aha, czyli niewiele się dowiedziałem tak naprawdę. Luksusowy zestaw miasta. Okej, coś nam podpadało, spoko. Zwykłe i wam się common. Po co w ogóle jest ta opcja? Czy po co jest ten napis dalej? Dobra, tutaj jest same eliksiry. O! Czekaj. Czekaj, akcesoria. Trzymałość oś. Księga Savanta. Talizman noszony przez tych, którzy zgłębiają tajniki walki. Zwiększa doświadczenie zgłębione w walce. Albo... Naszyjnik noszony przez osoby szukające wielkiej fortuny zwiększa zdobywane złoto. Nie, wezmę to. Okej, wytrzymałość wygląda. Ej, nie, to chciałem! Tu. Halo? O, come on! Ja to zdobyłem? Czy ja to załadowałem w ogóle do niej? Tak jest, dobra. A, dobra, bo jedno jest na szyję, drugie jest na... jako talizman, dobra. Wytrzymałość 8. A, czyli co, to się pewnie może zniszczyć z czasem. Coś tak mi się wydaje. Dobra, dziennik. Nie, dziękuję. Doki rzezi, wizjoner 1 na 3. I to jest jedyna notatka w dokach rzezi, spoko. Na wyspach cienia coś będzie do znalezienia i ogólnie na oceanie, okej. Okay. Bestiariusz, co my tu mamy? Rozjuszony kanonier. No, będzie tego sporo. Tej góry taki jordu fajny. Teraz pogadaj sobie z tym. Nie będę gadał z absolutnie każdym, tylko... się z kimś takimi... Może ten powie, gdzie jest kapitan? Witam w naszym zgodnym przybytku. Powiedziałbym, czuj się jak u siebie w domu, ale wyrządziłbym ci w ten sposób fikcję i krzywdę. Co to za miejsce? A na co to wygląda? To bar kapitański. Ludzie przybywają tu prosto z portu, kiedy odwiedzi im się morze. Nasze ceny nie są na kieszeni skąpców, dlatego włóczędzy nie zaszczycą nas swoją obecnością. To pomaga przyciągnąć konkretniejsze towarzystwo. Czy rozprywacz coś ci mówi? A kto nie? Nie, a komu nie? Każdy ci powie, że lubuje się w morskich kapitanach. Po nocy pełnej roboty możesz spotkać ich szczątki pływające w morzu. Ja, jako karczmarz, czuję się w miarę bezpiecznie, choć nikt nie przewidzi, do czego zdolny jest ten dziki pies zapędzony w kozi róg. O, nie powiedziałbym, że dziki pies, no dobra. O, i mały człowieczku, gdzie mogę znaleźć rozprówacza z krwawego portu? A kto pyta? Jestem Iloi, zwiastunka prawdy Naga Keiburosy. Prowadzę lud Buru.
Jasne, paniusiu. A ja jestem rzecznym królem Tamem Kęczem. Spadaj, ale już! Może pokaz sił zmieni twoje zdanie? Wybacz, ale nie wdaję się w bójki z jakimiś dziwnymi babami w barze. A więc jesteś niegodzien. A może się boisz? Widzisz ten miecz? Przyszyłem nim setki ludzi. Większość była postawniejsza od ciebie. To jak, idziesz do domu? Myślałam, że będziesz silniejszy. Jak tam twój miecz? Jasny. Postawniejszy od Ilaoi, to nie wiem. Kości uczą więcej. Coś może być, nie? Ale to było teraz dobre, nie? To jak, idę do domu? Jej, ty po prostu szybki, półprosty powiedzmy. W brzuch i kość po prostu klęczy na glebie i się zwija, nie? Elo. Dobra, nie, czekaj. Okej, dobra, nie. Uderzenie macką zadaje tyle obrażeń, jak jednoduje przeładowanie. 50% czasu na przewołanie jednej macki. Nie tak szybko! Okej, macka sobie walnęła. Spoko. Walimy go jeszcze raz. Konaj! Kurde. Nie trafiła. Chwała na jakiej prosy lub nowania. Leczy cel i... Aha, leczy o tyle i dodatkowo za każdą mackę. Albo sruga lekcja. Zadaje tyle i zmusza wszystkie macki do uderzenia celu, zadając mu podwójne obrażenia. Okej. Okay. Dobra, to myślę wykorzystamy później. Na razie jeszcze spróbuję... Najpierw walnę tego, to bić. Prawda jest tutaj. Nie dało mi tę maskę. Dobra. Proszę, mamy trzy macki, spoko. Dostałem po mordach. To się podleczmy. Ładnie. Do fulla prawdopodobnie. Droga lekcja w takim razie. Zginąłem w boju! Jestem nauczycielką. Bilgewater dostanie nauczkę. Liczyłem trochę na ten tekst z gry, że Bilgewater czeka lekcja, no ale dobra. O, tylko przyładowanie, fajnie. Czyli jak będę tylko z przyładowania korzystał, dostaję więcej expa. Good to know. Okej, okay. I Laoika widzę od razu od zera, od pierwszego levela muszę zaczynać. Lecznicza mgła, nowa umiejętność, leczy wszystkich sojuszników, przywracając im 41 zdrowia. Więc szkoda, że się nie skaluje z mackami, no ale dobra. Tylko na tyle cię stać? Zaczynało się robić ciekawie. Rozpruwacz z krwawego portu. Gadaj. Nie znam nikogo, kto go widział. Podobno grasuje w zaułkach w pobliżu Nor. Mówią, że nie jest raczej do końca żywy. Nie umarł. Ma zimną skórę, jak trup, a oczy zupełnie puste, jak wyciągnięte z wody truchło. Stwór uwięziony między życiem a śmiercią. Skaza na obliczu bogini. Ma słabość do kapitanów. Znajdź jakiegoś, a rozpruwacz nie będzie daleko, tak mówią. Dziękuję, człowieczku. Hej, może zostaniesz jeszcze chwilę? Nigdy nie piłem z kapłanką. Jesteś zbyt delikatny. Okej. Okay. Typ znaleziony. I mamy teraz iść do Nor. Okej. Okay. Czyli może jednak uda się zobaczyć jeszcze te tablice, bo nory były właśnie gdzieś tam na górze.
Słyszeliśmy hałasy. Moi nowi przyjaciele Pailangi tylko chcieli poznać nasze tradycje buru. Przeszukajmy pobliskie nory. Gdzie ich wcięło? Okej. Jasny gwint! Joko piło! Ej, nawet nie chcę wiedzieć, z czego to jest zrobione, a tym bardziej kto musi to konserwować, bo to na... To jest jakaś rozmowa. Że Pajk cię podłuczy troszkę. O, a tu od razu jest do nor. Kurde, się tak nie ma tutaj tej ulicy. Szkoda. Wynie wroga umiejętność. Ten? Nie, ta pewnie będzie. Garni. Nie boję się. Nie męczę. I nie przestaję. Okej, to jest od tych. Zmniejsza wszelkie trzymane obrażenia. Na razie przeładowanie. No, tylko to jest oczywiście przeładowanie dla każdej jednostki, to jest inny wskaźnik. Odczytanie osłabień. Na wojowników nałożone mogą zostać specjalne efekty statusu. Wzmocnienia oraz osłabienia. Osłabienia można usunąć, korzystając z oczyszczenia. Sojusznicy buru w twojej drużynie mogą korzystać z umiejętności oczyszczenia. Ale, a jeśli masz elixir oczyszczający, jego wybicie wywoła taki sam efekt. Okej. Okay. Oczyszczenie, równowaga, leczy cel i usuwa wszelkie odpowiedzi. Dobra, no to. Aha, ona jest gdzieś tam dalej do tego, dobra. Okej, okay. To co? Przywołajmy sobie kolejną maskę. Nie ujrzysz jutra. A założysz się? Co on ma? A on też ma oczyszczenie. Okej. Uderzenie czy ściana? Ale mi ściana jest, tak jak to wygląda. A, tak. Nie za dobrze wygląda. Super, i akurat dostał typ, który... Używa, dobra, to nie. To ona niech. Nie. Kurde, chciałem go jeszcze uleczyć, ale. W sumie zanim on się uleczy, to ona tak naprawdę. Zostanie pokonana. Lekcja! O, dobra, okej, okay, no to jednak się pozostaje. Lecznicza mgła. Podleczmy wszystkich, czemu nie? Leczmy też podleczmy. Tak, dodatkowo. Nawet godni potrzebują pomocy. To było trochę zbędne. O, macka mi zniknęła? Czemu? Czekaj, pokaż mi tą inspekcję. Aha, bo dobra, bo macka na tylko jakiś czas zostaje, okej. Okay. Nie to. Dopiero się rozkręcałam. Nie, na to komicznie wygląda ten posążek. Okej, okay, prawie level. Dobra, już 30 minut, ale myślę, że jeszcze możemy się zająć.
Dobra, nie, czekaj, wróćmy tutaj. I tu, ubranie z Bridgewater, cyk. To jest jedyny ciuch, jaki mam dla niej tak naprawdę, więc jest lepszy. To wygląda jak dzwon nurkowy, kurde. Ciekawe. Znana osoba po cichu zajmuje się swoimi sprawami. No, dobra, super, już to wiem. Kurde, prawie 50 minut, ale wiecie co, jestem akurat zdeterminowany, żeby jednak Palka spotkać. O, chyba zauważyli Pajka. Podczas eksploracji natkniesz się na punkty odpoczynku, w których możesz zregenerować siły między potyczkami i zarządzać swoją drużyną. Okej. Okay. Odpoczynek stanowi odnowi drużynę, zdrowie drużyny i manę. Okej. Okay. Zjedzenie posiłku i odpoczynek dodatkowo nałożą na twoją aktywną drużynę jedno z wielu wzmocnień, które może okazać się przydatne w kolejnych potyczkach. Podczas odpoczynku wszyscy wrogowie odrodzą się na swoich miejscach. Okej, okay, czyli mamy ognisko po prostu, sousowe. A dobra, możemy odpocząć, myślę. Podleczyć wszystkich, zregenerować im manę. No i dobra. Lecimy dalej. Proszę, proszę, nie! Przerażony, samotny. Nie martw się, kapitanie. Wkrótce znikniesz z mojej listy. I nigdy więcej. Nic nie poczujesz. Jakie listy? Pierwszy raz cię widzę na oczy! Ja nawet nie jestem już kapitanem! Nie pływałem od lat! Proszę! Abominacjo! Staw czoła kapłance Krakena, jeśli się ośmielisz. Twoja śmierć byłaby przyjemna, ale pozbawiona znaczenia. Okej, tak po prostu go wykopał. Nie. Przeklęty. Myślisz, że daję ci jakiś wybór? Dobra, walczymy z Pajkiem w takim razie. Szybko pójdzie. O, nie można go ogłuszyć, okej. Okay. Wkraczasz w objęcia Matki Węża. Ty! Z R-kową, kurde! Babeczkę! Ale on jest tył? Ale czy on mnie też nie może rozwalić? Że nie. Kurde, mogę dać dłuższą aleję. W sensie aleję mocy. Z tego. Kurde, to sty. Zatruł się? I podpalenie jednocześnie? Ty Pajk może takie coś odwalać. Panie, lecz się. Dobra, czy chcę kończyć walkę, czy może... Trzeba by tylko tak... Lecimy, czy muszę to wydać? To jest ten efekt, co? Pokażę ci, jak to się robi. Odporność na ogłuszenie. Dwa razy. Aha, tu jest nieskończoność, a tu jest niewrażliwość na 7 HP. Dobra. To... Okej,
właśnie determinacji. Właśnie jakiś pierścień jeszcze zdobyłem, kurde, miałem to sprawdzić jeszcze. No i sprawię dwa levele z jednej walki. Prowokacja. Dobra. To wiemy jak działa, ale to sprawdzimy za chwilkę. A teraz ukosz się przed próbą Matki Węży. Nie przetrwasz jej osądu. Co mi zrobiłaś? Zaskoczona? Niemożliwe. Ty jesteś godzien, ale jesteś potworem. Moja bogini, co próbujesz mi przez to powiedzieć? Wyspy cienia? Gangplank? Wielka próba? Zwiastunko prawdy! O bogini, pomóż mi zrozumieć! Kapłanko, jesteś ranna? Jak ten topielec zdołał uciec? Bogini uznała go. Nie rozumiem. Ale musisz. Jesteś zwiastunką prawdy. Jest w tobie wola Matki Węży. Może musisz odpocząć? W żadnym wypadku. Wróćcie do wioski. Wkrótce do was dołączę. Okej. Kurde, słyszałem, że mi wpadło osiągnięcie... A, dobra, z lagiem się pojawiło. Tak nie zauważyłem, za co wpadło. Być może właśnie za pokonanie Pajka. Grota Buru. Proszę, proszę. Przechodzimy pewnie do tej wioski, o której mówiła... Iloika. Zwiastunko prawdy. Witaj. Wielebna. Potrzebuję porady. Mów, dziecko. Co cię trapi? Chciałam oczyścić Bilgewater z wielkiego zagrożenia. Wroga, którego cień niesie strach i marazm na ulicę. Tak, taka jest twa powinność i dobrze ją wypełniasz. Ale ten rozpruwacz z krwawego portu poddałam go próbie, a bogini uznała go za godnego. Coś podobnego. To nie ma najmniejszego sensu. Nie ma w nim życia. A nie umarli to ujma dla naszej bogini. Jakim sposobem on mógł przejść jej próbę? Tak bardzo chciałam zrozumieć jej wolę, ale to nie tak. Nie powinnam wątpić w wyroki bogini, ale teraz boję się, że się zagubiłam. Moje dziecko, wola Matki Węży przepływa przez każde stworzenie. Tylko działając w zgodzie z naszymi pragnieniami, zbliżamy się ku przeznaczeniu. Pozwól, aby ukazała ci się właściwa droga. Czy źle oceniłam jej wolę? Jeśli ten potwór jest godny, to czy się myliłam co do innych? Jeśli dałam błogosławieństwo bogini tym, którzy nie zasłużyli, to byłoby bluźnierstwo. Może powinnam się zrzec pozycji zwiastunki prawdy. Iloi, nie będę tolerować takich bzdur. Uczyłam cię zgodnie z drogą Nagakaburosy, odkąd byłaś dzieckiem. Jesteś silna, a wola bogini jest w tobie. Zaufaj swojemu osądowi. A jeśli się mylę? Wizja, którą zobaczyłam, czarna mgła pochłaniająca wszystko. Nadciąga coś strasznego, a ja nie mogę mieć wątpliwości. Bogini zesłała mi wizję, ale to za mało. Potrzeba mi jej pomocy. Tylko bogini zna przeznaczenie. Nie zamierzam cię teraz pouczać. Musisz znaleźć własną drogę. To zbyt ważna sprawa dla Bilgewater.
Muszę być pewna swoich działań, ale wciąż mam wiele pytań. Więc zadawaj je. Poszukiwanie odpowiedzi pozwoli ci znaleźć prawdę, której nie dostrzeże nikt inny. Ale musisz być cierpliwa, zwiastunko. Wielebna, ja... Dobrze. Cierpliwość. Przemyślę przeszłość i liczę, że droga objawi się sama. Kapłanko, szybko! Musisz coś zobaczyć. Kurde, może było warto jednak przy tym ognisku odpocząć i zakończyć odcinek, bo to się naprawdę trochę przedłuża. 58 minut zaraz będzie, o ile już nie jest. Jakby, mam teraz nadzieję, że to jest po prostu przejście do lokacji. Krótka gadka i tylko podążaj. Proszę, niech tak będzie. Skubany! Brown? Nie wygląda imponująco. Oto Ilaoi, nasza bohaterka. Nasza zwiastunka prawdy. To zaszczyt cię poznać. Jestem Braum z Freljordu. Freljordu? Daleko zaszedłeś. Moi ludzie mówili, że wyciągnęli cię z wody. Okazali mi wielką gościnność. Chodź ze mną. Chętnie posłucham twojej historii. Z tego, co widziałem na kascence, to on został wyrzucony przez falę, a nie koniecznie wyciągnięty przez kogoś. Na Freljord spadła okropna choroba, która pochłonęła życie wielu dzieci. Braum! To naprawdę ty? Tak. Patrz, przyprowadziłem przyjaciela. Zaopiekuj się nim pod moją nieobecność. Tylko dobrze, a? Dobrze. Teraz śpi. Braun znajdzie na to lekarstwo. Masz moje słowo. Braun, obiecujesz coś niemożliwego. Masz złote serce, ale choroba się rozprzestrzenia. Dla Brauna nie ma rzeczy niemożliwych. Freljord jest mi domem. Ci ludzie są moją rodziną. Powiedz, co mam robić? Gdy byłem chłopcem, mój ojciec opowiadał o błogosławionych wyspach. Ich mieszkańcy mieli dostęp do wody, która leczyła z każdej choroby. Lecz to miejsce zostało zniszczone przez czarną mgłę. Teraz to wyspy cienia. Niebezpieczne miejsce. Nawet dla ciebie. Kto wie, czy ta woda naprawdę istnieje? Czasem legenda jest tylko legendą. Braum wróci z tą błogosławioną wodą. Pomyśl, jakie historie będą o mnie opowiadać. Trochę lipa teraz, co nie? Bo Braun nie ma tej tarczy, która de facto była drzwiami zrobionymi przez Orna. No właśnie, ma taką biedotarczę, która w sumie wygląda jak kawałek beczki. Walczyłeś z czarną mgłą? Jesteś pe... Tak, i z chęcią bym to powtórzył. Jak tylko znajdę większą łódź. Podczas walki z mgłą straciłem tarczę. Jest dla mnie bardzo cenna. Zrobię wszystko, by ją odzyskać. No to teraz taka pajka trzeba prosić, żeby za mną komu jej poszukał. Ilaoi, mamy wiadomość od kapitan Fortune. Przybywamy w pokoju. Więc? Co to za wiadomość? Prosi o audiencję. Mówi...
że czarna mgła powróciła. Co? Czarna mgła powróciła. Dziękuję, Braum. Będzie cię oczekiwać. Chodź z nami. Znam drogę. Wygląda na to, że los chciał, byśmy się spotkali. To nie twoja walka. Jako zwiastunka prawdy mam obowiązek odegnać tę mgłę. Jednak twoje przybycie nie może być przypadkowe. Tego jestem pewna. Może to właśnie znak, na który czekałam. Pomagając w walce z mgłą, mogę się dowiedzieć więcej o leku i odwdzięczyć się za dobroduszność twych ludzi. Masz silną wolę. Nie powstrzymam cię. Zobaczmy, co wie Sarah Fortune. Połącz siły z Braumem. Wspólny cel. Braum dołącza do drużyny. Rola obrońca, zakłócanie, wzmocnienia. Zrodzony z lodu Braum to ukochany heros Freljordu o wielkich bicepsach i jeszcze większym sercu. Braum używa swojej olbrzymiej tarczy, by chronić sojuszników i powstrzymać wrogów przed ich zranieniem. W swej mroźnej ojczyźnie Braum jest bohaterem sag, ale w Bilgewater tylko kolejny podróżnik, który chce odnaleźć lekarstwo na chorobę toczącą go lód. Umiejętności. Braum nosi ze sobą przyjaciela Poro, który potrafi eksplorować niewielkie szczeliny i przynosić znalezione przedmioty. Zmiażdżenie tarczą zadaje obrażenie i powoduje u wrogów wstrząs, rozpoczynając walkę. Zmiażdżenie tarczą jest dość silne, by burzyć niektóre ściany. Braum jest silny i twardy, a ciosy wrogów nie robią na nim wrażenia. Podczas rzucania zaklęć Braum otrzymuje mniej obrażeń. Gdy Braum używa niezłomności, może odwrócić uwagę przeciwników od swoich przyjaciół i przekierować ją na swą potężną tarczę. Wstrząsające uderzenie Brauma powoduje u wrogów wstrząs. Gdy wróg ze wstrząsem otrzymuje obrażenia, ładunki wstrząsu się kumulują, a gdy ich liczba osiągnie maksymalny poziom, wróg otrzyma dodatkowe obrażenia i zostanie ogłuszony. Okej, czyli tak samo jak w grze. W sensie jak w LoLu. Jest! Dziękuję! Dobra, pogadane. Godzina 4.20. Taki jest licznik aktualnie. Plus intro może nawet już być godzina 5. Nie wiem. Ale okej, ode mnie w tym odcinku to będzie w takim razie tyle. Dość potężnie zeksplorowany. Kto wie, może uda mi się to troszeczkę przyciąć. Bo nie chciałbym teraz robić ucięcia w pół tak naprawdę tego. W pół materiału, żeby Pike i cała ta akcja tutaj była jako trzeci odcinek. Więc myślę, że jakoś to potnę, przewinę walki, dojście i tak dalej. Może coś z tego uda mi się fajnie skrócić. A ode mnie póki co to będzie tyle. Żegnam się z wami i widzę w kolejnym materiale, czy raczej słyszę, w którym... z Ruined Kinga, w którym pogadamy sobie z Miss Fortune i jej posiadłości. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!